tudzież przed siedzeniami. Nie będę opowiadał, przekazuję tylko głos Andrzejowi Bajduzowi, który poprowadzi spotkanie pierwsze. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem na sam początek jest Bartosz Kuźniarz. To filozof, socjolog, eseista i tłumacz zainteresowany filozofią społeczną, utopią, architekturą, ponowoczesnością, pieniądzem, socjalizmem oraz wiarą i samotnością. Pracuje w Katedrze Filozofii Instytutu Socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest autorem książki Pieniądz i system o diable w gospodarce. Jest autorem również książki, która nas tutaj wszystkich dzisiaj sprowadziła. Goodbye, Mr. Postmodernizm. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy. A także... to znalazłem jeden ze strzępków jego literackich dokonań, do których się to za chwilę bardziej to rozwiniemy, ale tutaj na przykład są jego próbki literackie. W związku z tym zaczynamy. Ja od razu powiem, że bardzo myślę, żeby to nie było spotkanie stricte naukowe. Nie jesteśmy na konferencji prasowej, tylko jesteśmy na festiwalu literackim. Nigdy do tej konferencji pory... naukowej, to... Nie jesteśmy na konferencji naukowej, akurat tak się składa. A bardziej na festiwalu literackim, gdzie do tej pory gościliśmy autorów związanych właśnie z literaturą piękną, z reportażami. I ja na początek chciałem, zanim przejdziemy do samej książki, zadać pytanie może jakby w kontrze. Nie goodbye Mr. Postmodernizm, tylko raczej good morning Mr. Postmodernizm. Czyli zadam Ci pytanie jako, podejrzewam, że nigdy na spotkaniach naukowych to pytanie nigdy nie pada, a często pojawia się na spotkaniach literackich ze strony publiczności. To znaczy, jaka jest Twoja metoda twórcza? Jakie są Twoje rytuały pisania? A, rytuały pisania? Mój Boże, to faktycznie jest pytanie zupełnie z innej barki. Trzeba usiąść przed ekranem, zobaczyć tę straszliwą biel, która z rana razi człowieka po oczach i zacząć pisać i to mniej więcej na tym polega. Natomiast, aha, no może jednak zdradzę, no lubię pisać tam, gdzie jest sporo ludzi dookoła i to jest dosyć dziwne. Rozmawiałem z różnymi swoimi znajomymi, którzy też piszą książki. Raczej potrzebują absolutnej samotności, znaczy polegającej też na takim odcięciu się od świata. A ja lubię twarze, to znaczy nie lubię rozmawiać, to oczywiście nie da się wtedy z nikim rozmawiać, ale jednak o wiele lepiej się czuję, jeżeli nie mam wrażenia, że dziczeję przed tym ekranem po którejś tam godzinie pisania, tylko no, lubię widzieć tych ludzi dookoła siebie. To oznacza bibliotekę, to oznacza kawiarnię w praktyce. Także tak jest najlepiej z mojego punktu widzenia. Drugie pytanie, które jeszcze nie będzie na temat książki, a brzmi ono: jak to się stało, że Ty jako filozof, socjolog, w o wiele mniejszej części również literat, znalazłeś się na festiwalu literackim? To trzeba pytać oczywiście organizatorów o to. Natomiast no, ja też jestem strasznie wdzięczny, że zechcieli mnie tutaj gościć i z jakiegoś powodu uznali, że to jest sensowne. Natomiast no, tak idąc tutaj, też myślałem sobie o tym, że opowiem taką anegdotkę znaną ludziom, którzy jakoś się zetknęli z filozofią swojej edukacji. Mianowicie taką historyjkę opowiedzianą przez Platona w obronie Sokratesa. I ona jest naprawdę urocza, myślę, że warto ją znać. Mianowicie przyjaciel Sokratesa, niejaki Hierafont, pojechał któregoś razu do Delf, do słynnej wyroczni. No i zadał jej pytanie między innymi: kto jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie? Na co wyrocznia odpowiedziała, no, że Sokrates. Hierafont wrócił do Sokratesa z taką odpowiedzią, na co Sokrates, oczywiście jak to Sokrates u Platona jest bardzo ironiczny i tak dalej, no usłyszał to: no jakże to, no ja najmądrzejszy, gdzież ja taki głupi jestem, o co tutaj w ogóle chodzi? Zaczął Sokrates, no mówię, musi to sprawdzić. Wyrocznia to wyrocznia, muszę to sprawdzić, jestem najmądrzejszy. No i poszedł do ludzi uważanych wówczas za mądrych. To byli politycy między innymi. Doszedł do wniosku, że politycy wprawdzie sporo wiedzą, ale są butni i ta buta ich w pewnym momencie gubi. Poszedł do rzemieślników, no i zorientował się, że rzemieślnicy potrafią robić dobrze tylko jedną rzecz. I wreszcie poszedł do poetów. No i doszedł do takiego pięknego, moim zdaniem, wniosku, że poeci wprawdzie mówią genialne rzeczy, ale nie wiedzą, co mówią. To znaczy potrzebują tego filozofa, teoretyka, krytyka, jak zwał, tak zwał, który im tak naprawdę powie, co oni napisali.
No i ja oczywiście nie mam zamiaru mówić, nie wiem, Ignacemu Karpowiczowi czy komuś innemu, co napisał w swojej książce. Natomiast wydaje mi się, że to, że w ogóle ludzie chcą się spotykać na festiwalach literackich, rozmawiać o książkach, no to dowodzi tego, że książkę można przeczytać jakby na innym poziomie niż ten tekst zasadniczy. Można tę książkę przeczytać na wyższym poziomie i moim zdaniem ta lektura na tym wyższym metapoziomie jest często bardziej fascynująca niż ta zupełnie taka jakby spontaniczna. Tak. Także podejrzewam, że moja obecność tutaj między innymi z tego wynika, tak? Że można czytać naprawdę na wielu, wielu różnych poziomów. W takim razie jak Bartosz Kuźnierz jako filozof patrzy na Bartosza Kuźnierza, tego z próbek literackich, z twoich dokonań literackich? Oczywiście dodajmy, że jakby chronologia jest taka, że najpierw były twoje dokonania literackie, dopiero potem... Andrzej jest bardzo miły, tego dokonaniami nie można nazwać, chyba że w jakimś takim bardzo ironicznym sensie. Natomiast szczerze mówiąc, ja się tych tekstów wiem, o co chodzi. Nie wstydzę ich się zupełnie. Myślę, że one się jakoś tam bronią, natomiast one są, należą do innego mojego życia. I tutaj nigdy bym się, już Andrzej mnie zdradził, nigdy na uniwersytecie bym się nie przyznał, że pisałem takie rzeczy, no ale skoro już tutaj nie jesteś pod pseudonimem, jesteś Bartosz Kuźnierz. Tak, no jasne. Także ktoś by jakby się bardzo postarać, można by to odgrzebać. Ciężko mi powiedzieć, znaczy może tak. Mnie się wydaje, że bycie pisarzem, takim literatem wymaga jednak pewnej dozy, narcyzmu i wręcz, może nie narcyzmu, ekshibicjonizmu bardziej niż narcyzmu. Ja chyba tego nie mam, to znaczy wydaje mi się, że nie należy mówić otwarcie pewnych rzeczy do końca. To znaczy, może nie należy. Ja tego nie potrafię robić, tak? Wydaje mi się, że jeżeli kiedyś wrócę do literatury, to na pewno to nie jest jeszcze teraz ten moment. To znaczy, wolę, jeżeli to jest jakby okrąża się pewne ważne sprawy w życiu, niż próbuję tak całkowicie bezpośrednio wysłać. Poza tym uważam, że te najważniejsze rzeczy tylko genialni poeci potrafią pięknie powiedzieć i w ogóle powiedzieć, no ja genialnym poetą nie jestem, więc wcale nie ryzykowałem. A byłbyś gotowy na odrobinę ekshibicjonizmu i próbkę? Wierzałeś na kipę? Przeczytajmy, proszę, zanim poznamy Bartka, jako naukowca. Zgroza. No to jest taka miniaturka prozatorska, ma to tytuł Wieżowiec. Siedzieliśmy na dachu wieżowca. Jak zwykle niczego nie byłem pewien, a ona ciągle się przytulała. W pewnym momencie wstałem. Z jakiegoś powodu zacząłem chodzić w kółko, wymachując gwałtownie pustą butelką. Wreszcie skręciłem w stronę świateł i otwierającego się poniżej krawędzi dachu nieba. Czarny kot zawrócił, rozumiejąc szybciej od niej, dokąd idę i że niewiele już tutaj wspora ze swoim starym zabobonem. Ona krzyknęła dopiero w momencie, gdy odrzuciłem na bok butelkę. Mam nadzieję, że ten hałas nie przeszkodził jej zobaczyć, jak tuż przed skokiem urosły mi skrzydła. To próbka literacka Bartosza Kuźnierza. Myślę, że w pewnym sensie jest te wszystkie próbki, które tutaj zamieściłeś w tej antologii, one są jakoś blisko życia. Jestem ciekaw, na ile ty jako naukowiec w swoich książkach piszesz o sprawach, które są blisko życia. To znaczy, ja wychodzę z założenia i mam nadzieję, że państwo również, że naukowiec, który nie potrafi przedstawić tego, o czym pisze zwykłemu człowiekowi, jest po prostu szarlatanem. Dlatego chciałem cię zapytać, na ile twoja książka jest blisko życia? Ta książka już Goodbye, Mister Postmodernizm, Teorie Społeczne Myślicieli Późnej Niemcy. Ojej, to jest pytanie jakby na kilku poziomach, ale rozumiem jakby intencje. To znaczy wydaje mi się, że ją się czyta nieźle. To znaczy mówię to zupełnie otwarcie i ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że raczej staram się pisać w taki sposób, żeby faktycznie każdy normalny, względnie wykształcony człowiek, który to zrozumiał. Natomiast oczywiście, jakby taką najgłębszą ambicją każdego piszącego człowieka i w ogóle pisze się wyłącznie dlatego w moim odczuciu, że chce się powiedzieć coś bardzo istotnego o życiu, coś, co nas boli, no jakby choćby przedstawić ten swój ogląd życia, tak? I tutaj no, ja staram się powiedzieć głosem nie swoim, wprawdzie przeważnie głosami
pożyczonymi w tym akurat wypadku, jak wygląda życie z mojego punktu widzenia. I to nie wyobrażam sobie, że ktoś będzie spędzał długie godziny przed komputerem, bo naprawdę pisanie jest męką, tak? Jest takim sportem ekstremalnym, jest straszną aktywnością. Jeżeli ktoś to robi i nie chce przekazać niczego istotnego, no to myślę, że to jest jakaś jednak nerwica nerwic, jakaś jednostka chorobowa i trzeba współczuć w takich przypadkach. Także myślę, że to jest książka bliska życiu. W takim razie trochę z innej strony i być może jest to pytanie odrobinę na miejscu, ale skupiając się na drugim członie tytułu twojej książki, Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy. Czy jeśli założymy, że ta książka jest blisko życia, czy twoim zdaniem, gdyby to spotkanie, które odbywa się dzisiaj, miało się odbyć jutro, czyli w czasie ciszy wyborczej, czy ono mogłoby się odbyć twoim zdaniem? No jak najbardziej. Myślicieli późnej lewicy. Oczywiście, natomiast ta późna lewica to jest pojęcie jakoś wymyślone przeze mnie i jest to pojęcie, które opisuje raczej pewien stan świadomości, stan ducha niż formację polityczną. No to tutaj oczywiście, jak najbardziej. Spróbujmy w takim razie wejść wreszcie do książki. I może na sam początek, bo oczywiście nie każdy z nas musi wiedzieć, co to jest postmodernizm. Proszę cię o myślników. Czym jest postmodernizm? No, to nie wiem, a może ktoś by chciał powiedzieć, czym jest postmodernizm? Bo ja już chyba straciłem dystans. To znaczy, ja zaraz mogę powiedzieć, czym jest postmodernizm w tej książce. Natomiast ciekawy jestem, sam jestem bardzo ciekawy, jakie jest pierwsze skojarzenie na słowo postmodernizm wśród ludzi. Ktoś miałby z Państwa ochotę? Krótko od myślnika, to nie musi być rozbudowane. Co to jest postmodernizm? No to jest to pytanie, kim... Którym z bohaterów Star Wars, z którym się utożsamisz, tak? To znaczy fakt tak, kim jesteś Gwiezdny Wojen? To znaczy to, że w ogóle zadajemy tego rodzaju pytanie, jest pewnym synonimem czasów, w których przyszło nam żyć. Myślę, że jeśli ktoś usłyszał po raz pierwszy słowa postmodernizm, na razie się nic nie dowiedział, dlatego podróżmy to pytanie. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze by z Państwa spróbował? Dobrze, okej. No ja myślę, że to jest takie skojarzenie, jak tam na samym wstępie pisałem w książce. Jacek Podsiadło kiedyś napisał taki felieton pod tytułem Pstrodemonizm. Oczywiście chodziło o postmodernizm, no tylko to sobie troszeczkę pozmieniam, że pierwsze skojarzenie to jest właśnie coś takiego. No, mamy pstro w głowie, jeszcze demonizujemy rzeczywistość do tego, czyli w zasadzie jesteśmy w dwójnasób jacyś niepoważni. Natomiast czyli pierwsze skojarzenie, postmodernizm jako kultura nieodpowiedzialna, dążąca do relatywizmu, jakaś posiekana na drobniutkie kawałki, gdzie nic się ze sobą nie łączy i tak dalej, i tak dalej. Słucham? Ale łączy. No i właśnie tutaj moją ambicją i też dlatego pożyczyłem głosy przede wszystkim anglosaskich marksistów tutaj. Moją ambicją było przekazanie drugiej warstwy, to znaczy postmodernizm faktycznie taki jest na powierzchni. Tutaj na powierzchni jest to żywiołowa, spontaniczna, taka wydaje się zupełnie pozbawiona jednego mianownika kultura. Natomiast to, w jaki sposób postmodernizm się od pewnego momentu zaczęło opisywać, no to zaczęto po prostu dostrzegać, że pod spodem jest twarda rzeczywistość, że ten cały postmodernizm jest w gruncie rzeczy produktem czegoś, co jest bardzo spójne, bardzo powtarzalne i w gruncie rzeczy od 200 lat takie samo. Chodzi o tak zwany kapitalizm. No, w przypadku postmodernizmu późny kapitalizm. Może do tego jakoś za chwilkę dojdziemy. Gdybyśmy jeszcze bliżej przybliżyli postmodernizm, tak od myślników, czyli to jest... No, jednak nie... Aha. Nie odpowiedziałem na pytanie, rozumiem. Dobrze. O tych wielkich narracjach, że teraz czas na obrzeże, a nie centra i tak dalej. O tak, no. Słucham. Dlaczego pan postmodernizm? To być może powinno być jakaś lady postmodernizm, natomiast... Jest to nawiązanie do tytułu książki takiego włoskiego teoretyka marksisty Antoniego Negriego pod tytułem Goodbye Mr. Socialism.
czyli do widzenia, panie socjalizmie, więc tutaj jest no, odwrócenie powiedzmy tego tytułu. Natomiast no, wracając jednak do pytania Andrzeja, faktycznie no, definiuje się postmodernizm, czy definiowało się na samym początku, w 1979 roku, jako koniec tak zwanych wielkich narracji. No i tu, jeżeli nie mamy humanistycznego wykształcenia, troszeczkę ciężko wytłumaczyć, czym są te wielkie narracje. Ale to z grubsza chodzi o pewne takie wielkie opowieści, które porządkują nasze życie, które mówią nam, z czego się wzięliśmy i do czego dążymy jako ogół. No i postmodernizm w takim bardzo prymitywnym rozumieniu to jest właśnie koniec tych wielkich narracji, czyli koniec takich wielkich opowieści porządkujących ludzkie życie. Czyli żaden z nas nie może, czy jako ogół tutaj w tej sali nie możemy powiedzieć, że my wspólnie z czegoś się wzięliśmy i do czegoś dążymy. Wbrew temu pewnie, co próbują nam czasami politycy powiedzieć. I to jest właśnie ta wierzchnia warstwa postmodernizmu. Takie rozumienie tej sprawy. Natomiast no, wydaje się, że pod spodem, w gruncie rzeczy, w dalszym ciągu uczestniczymy właśnie w pewnej wielkiej narracji, pewnej wielkiej opowieści. I to jest ta wielka opowieść kapitalizmu. My wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej kapitalistami, czy tego chcemy, czy nie. Jako konsumenci, jako pracownicy i tak dalej. I ta kultura żywiołowa nas myli jakby, to znaczy pod spodem jest ta mega struktura, spójna, powtarzalna. Na powierzchni jest żywiołowa feria zjawisk, tak? I bardzo długo postmodernizm właśnie traktowano jako kulturę taką emancypacyjną, właśnie poprzez to, że w latach 60., w latach 70. to się wszystko zaczyna, no i na przykład wykładowca akademicki wreszcie nie musi garnituru. Ja jako żywo tego garnituru nie mam. I to jest to pewna emancypacja, tak? No, nareszcie tego nie muszę robić. Miłość nie oznacza tylko pana i pani, tylko pana i pana, panią i panią, których tam, nie wiem, kończyny w różne dziwne konfiguracje mogą wchodzić podczas samego aktu. Nikogo to już dzisiaj nie razi, tak? I to do lat 60. tego nie było. Czyli postmodernizm był jakoś wyzwolicielski i na to się złapała lewica. Do pewnego momentu traktowała postmodernizm jako właśnie takie koło zamachowe rewolucji prawie, że. Natomiast okazało się, że to jest kanał, że w gruncie rzeczy ten postmodernizm to jest nowe, najbardziej genialne do tej pory narzędzie kapitału. I tyle. I tutaj... To za chwilę będziemy o tym szerzej rozmawiać. Jeszcze tak, idąc za tobą, doprecyzuję, żebyśmy wszyscy wiedzieli, czym jest postmodernizm, oprócz tego, co Bartek powiedział. Odmyślników. Relatywizm. To za tobą. Aha, kolorowe marginesy, rozczłonkowanie, fragment, koniec wielkich narracji, czas lokalnych dialektów, jak piszą mądrzej się od nas idiolektów, recykling, wszystko już było, więc możemy już tylko powtarzać, cytować, jak mówi Baudrillard, grać resztkami. Mam nadzieję, że już mniej więcej sobie przybliżyliśmy, czym jest postmodernizm, dlatego krok dalszy. Dlaczego późna lewica? Dlaczego nie nowa lewica? Dlaczego nie stara lewica, czyli pierwsza lewica? Dlaczego skupiasz się na późnej lewicy no i w czym jest jakby ona lepsza niż te poprzednie? Późna lewica, żeby była jasność, jest pewnym postulatem. I tu znowu, być może państwo jesteście jakoś zaznajomieni z historią myśli lewicowej, ale ona się dzieli zasadniczo, do tej pory tak to sobie dzielono, na starą lewicę i na nową lewicę. I stara lewica to była ta lewica taka bardzo ortodoksyjna, wywodząca się jeszcze od Marksa, gdzie takim podstawowym założeniem tej starej lewicy była postulatem, podstawowym była przemiana gospodarki. Zmienimy gospodarkę, zmienimy społeczeństwo. W takim gigantycznym uproszczeniu, ale tak to wyglądało. I ta lewica funkcjonowała w ten sposób mniej więcej do lat 50. 60. I w latach 60. pojawia się nowa lewica. Nowa lewica, która skojarzona jest, no, powinna nam się kojarzyć z kontrkulturą lat 60. I ta nowa lewica stawia na kulturę, czyli już nie na na przemiany gospodarcze w pierwszej kolejności, tylko na przemiany kulturowe. I założenie było takie, że zmienimy kulturę, zmienimy społeczeństwo. Tam było zmieniamy gospodarkę, zmieniamy społeczeństwo. Teraz jest zmienimy kulturę, zmienimy społeczeństwo. No i to się okazało, tak jak mówię, to doprowadziło do stworzenia takiej kultury postmodernistycznej, właśnie rozkawałkowanej, pofragmentowanej i tak dalej, tak jak no, Andrzej tutaj ładnie nam to wszystko wyłuszczył. Natomiast od myślników, natomiast wydaje się właśnie, że na dłuższą metę to się okazało nie prowadzić do niczego, to znaczy widzimy
gołym okiem, że od lat 70. ta lewica nie ma prawie nic do powiedzenia, a w każdym razie coraz mniej do powiedzenia. No i wydaje się, że jest najwyższa pora, i to wynika jakby z pisma tych nowych lewicowców, czy właśnie późnych lewicowców, że powinniśmy zmienić ten paradygmat kulturowy. Owszem, dążyć w dalszym ciągu do zmiany kultury, ponieważ my wszyscy jesteśmy w tej kulturze zanurzeni, my po prostu wchłaniamy tę kulturę od dziecka, i żeby tak naprawdę coś zmienić w społeczeństwie, trzeba zmienić nasz sposób patrzenia na rzeczywistość. Natomiast ta przemiana powinna iść w inną stronę niż przemiany z lat 60., czyli nie w stronę już takiego wyzwalania kolejnych energii kulturowych, tylko raczej w stronę wyciszania, w stronę większej odpowiedzialności, również etycznej odpowiedzialności. I to pojęcie późnej lewicy, ja się naprawdę bardzo, to może się to wydawać śmieszne lub nie, w każdym razie borykałem się z tym pojęciem, jak określić tych współczesnych lewicowców, którzy ewidentnie już nie są tam Derridami, Lyotardami, piszą inaczej, piszą o innych rzeczach, jak powiedzieć, że to jest coś nowego, jednocześnie nie popadając w taki kanał, że to musi być lepsze, mocniejsze, szybsze, nie? Czyli nowe, jakieś postnowe albo coś nowe, takiego. Nowe. Czyli, no i właśnie wydaje mi się, że ta późna lewica zawiera taki element chronologii, że to jest później, nadchodzi po, ale jednocześnie nie jest takie właśnie, nie jest takim nakręcaniem, tak? Jak nie jest to takie nowe, nie jest to świeżynka, to właśnie mówi coś takiego trochę starego też, takiego dojrzałego, powiedzmy. I stąd w ogóle to pojęcie. I tutaj jest bardzo ważna sprawa, to rozróżnienie, o którym mówisz, jeszcze raz tak wyłuszczmy. Stara lewica, nacisk na ekonomię. Tak. Nowa lewica. Na kulturę. Na kulturę. Późna lewica. Późna lewica, nacisk na kulturę z takim, z intencją zmiany gospodarki. Czyli, no dobra, to na tym to wszystko polega, że od lat 70. gospodarka nie istnieje bez kultury. No i zobaczcie Państwo, żeby takim jakimś może topornym trochę przykładem się posłużyć, ale nie dzisiaj, właśnie dzisiaj Gazeta Wyborcza napisała, zresztą wiecie Państwo, że Steve Jobs zmarł wczoraj, tak? Wszystkie światowe media tylko o tym trąbią, u nas jeszcze są wybory, więc to jest troszeczkę rozcieńczone. Natomiast to, co zrobił Steve Jobs, na czym w ogóle polegała jego rewolucja w gospodarce? No przecież nie polegała na tym, że on zaczął tworzyć rewolucyjne produkty. No nic z tych rzeczy, on stworzył pewną kulturę, która otacza sferę gospodarczą. I to dzisiaj przeczytałem, że pierwsze iMac-i miały na obudowach autograf, no, podpis człowieka, który zaprojektował ten komputer. Czyli coś takiego jak obrazy kiedyś, tak, z podpisami były. No i to tylko, myślę, że to jest taki dosyć ładny obraz tego, co się stało z gospodarką od lat 70. To znaczy, kiedyś produkowano raczej materiał, produkty. Dzisiaj się produkuje produkty, ale żeby je sprzedać, potrzebna jest kultura. Nie ma gospodarki bez kultury. Czyli innymi słowy, żeby później zmienić gospodarkę, potrzeba też zmienić kulturę. Trzeba się wyzwolić od tej pięknej otoczki, która nam została w pewnym momencie zaaplikowana. Czyli no, w tym przypadku konkretnym, o którym tutaj mówię, no nie wiem, no, jakoś się wyzwolić od potrzeby posiadania iPhone'a, tak? Nie wiem, ile osób tutaj się na takie rzeczy łapie, no ale to jest właśnie ten kierunek. Zmiana gospodarki poprzez zmianę kultury. Nie ma innej, wydaje się, że nie ma innej drogi, ponieważ jedno z drugim się zrosło w pewnym momencie, a ten prymitywny przykład z wcześniejszych czasów, Van Gogh czy artyści modernizmu z początku XX wieku, koniec XIX jeszcze, to byli ludzie, którzy byli wyrzutkami społeczeństwa. Kultura była raczej poza, krytykowała społeczeństwo, krytykowała gospodarkę z takich zewnętrznych pozycji. No dzisiaj, gdzie jest Van Gogh, oczywiście jego obrazy są sprzedawane za miliony dolarów. Każda szanująca się korporacja musi mieć tam w holu jakąś ładną reprodukcję, bo to jest to, o co chodzi. Tak? Kultura stała się elementem gospodarki, takim konstytutywnym. Nie da się jednego od drugiego w gruncie rzeczy oddzielić. I to jest ten późny kapitalizm, no i ta postmodernistyczna nadbudowa. No. I żeby może to... No dobra. Ja chciałem z ciebie, Bartek, zapytać, bo mówisz o tym wyzwoleniu przez, nazwijmy to, roboczo wycofanie w pewnym sensie, tak? Jak byś widział tą różnicę, bo w pewnym sensie to samo próbowała w pewnym momencie robić kontrkultura, co od razu zostało przejęte przez, no w Stanach na przykład dobrze są opisane kampanie reklamowe, takie firmy jak Volkswagen, prawda?
która no, pewnie w większości się osób kojarzy, nie wiem, taki stary ogórkowaty Volkswagen albo Volkswagen Beetle z kontrkulturą, prawda? Pojawiły się firmy, które sprzedawały to wycofanie pod postacią produktu, który powiedzmy na przykład była reklama, prawda, że nasz samochód się od 20 lat nie zmienia, nie da się oszukiwać, nie kupuj samochodu, który tylko jest pozornie inny. Więc jak odróżnić to prawdziwe wyzwolenie od tego wyzwolenia, które ktoś będzie nam próbował no, sprzedać po prostu, prawda? Jasne, to znaczy ja kończę tę książkę takim pod rozdziałem, pod tytułem Niewidzialność i powtórzenie. I słowo niewidzialność jest tutaj jakoś dla mnie kluczem. To znaczy wycofaj się i o tym nie mów publicznie, tak? To znaczy nie krzycz o tym, że ja się wycofałem i jestem lepszy dzięki temu, że się wycofałem, tylko się wycofaj autentycznie. Kiedyś, jeszcze w czasach właśnie, kiedy próbowałem jakieś literackie rzeczy robić, to planowałem napisać takie opowiadanie i teraz właśnie to jakoś pasuje, myślę, że przychodzi do studia, no załóżmy czterech polityków, powiedzmy, no i jeden, jak to wiecie Państwo, jak to wygląda, jeden wyciąga gumowe dildo i zaczyna tym machać i krzyczeć przy okazji, drugi ma czerwony krawat i mówi, że no powinniśmy się odwołać do jakichś patriotycznych wartości, trzeci znowu wyciąga jakieś tam piękne statystyki, na których widać, no nie wiem, na zielono jest polskie dane, na czerwono cała reszta i tak dalej, a czwarty polityk i ten, którego ja bym chciał wspierać, siedzi sobie po prostu z boku i się nie odzywa. No i ta prowadząca lub prowadzący, przepraszam, to jest seksistowskie pewnie strasznie, ona w gruncie rzeczy udaje, że uspokaja tych polityków, a tak naprawdę to się cieszy, że oni tam wymachują przedmiotami i krzyczą, a ten czwarty człowiek sobie siedzi w dalszym ciągu z boku i się nie odzywa. Kończy się to spotkanie, podają sobie ładnie ręce, on się tam kłania do kamery i sobie odchodzi. I to jest mój przedstawiciel w rządzie. Ja sobie tak wyobrażam właśnie to wyzwolenie przez wycofanie. Po prostu wyzwól się właśnie, nie gadaj nawet o tym, że się wyzwoliłeś, bo to ci od razu kupią. To wezmą, zrobią z tobą wywiad, program, twój szałas sfotografują i tak dalej. Przecież akurat w tym przypadku nie masz pewności, że ten polityk miałby cokolwiek do powiedzenia. No nie mam, tak, to jest niebezpieczeństwo, to dlatego oczywiście takich ludzi w polityce nie może być, ale to są najwartościowsi ludzie. I tutaj w tym momencie, żeby się to może nam lepiej jeszcze bardziej zobrazowało, chciałbym wprowadzić do naukowej książki Bartosza Kuźniarza bohatera. Dlatego chciałem na początku Państwa zapytać, czy wśród nas jest może jakiś hipster? Jeśli nie wiemy, czy jest, to proszę za chwilę będzie myślić, to proszę powiedzieć, podnieść rękę, bez tłumaczenia. Czy Państwo wiedzą, kto to jest hipster? Jeśli Państwo wiedzą, proszę podnieść rękę. Od razu dodam, że prawdziwy hipster nie przyzna się do tego, że jest hipster. Dlatego teraz 3-minutowy radiowy materiał, posłuchamy, wprowadzamy bohatera, którym jest hipster. Krzysztof, proszę bardzo, dzięki Polskiemu Radiu Gangsta. Czy są może Państwo hipsterami? Nie. Nie jest Pan hipsterem? Nie. A wie Pan, co to jest? Nie. Czy jesteście może hipsterami? Kim? Hipsterami. Nie wiem, może. A wiesz, kto to hipster? Właśnie nie wiem. Czy jesteście może hipsterkami? Nie. A wiecie, kto to jest? Tak. Ludzie alternatywni, słupcy mainstreamowi, chyba oni uważają, że są fajni. Nie znam ich osobiście, ciężko powiedzieć. To bez sensu jest ocenianie ludzi po subkulturze. Czy jesteście hipsterkami? A wyglądamy na hipster. A jak wygląda hipster? Chyba trochę inaczej niż my teraz. Czyli jak? Nie mamy charakterystycznych okularów na przykład. Jak się ubieram? Bardzo, bardzo alternatywnie. Tak trochę na siłę mi się wydaje. Bardzo chcę się wyróżniać z tym. Jak wygląda hipster? Pytam o to DJ-a Fika i innych białostockich DJ-ów, bo często obserwujecie nowe osoby i nowe trendy i tak dalej, więc na pewno obserwujecie hipsterów. Hipster to nie wygląd, hipster to stan umysłu. Stan umysłu, który winy jest lepszy od tego, który brzmiemy, że sobie możesz się ściągnąć. Hipster to jest ktoś, który bierze arafatkę, wieszał ją sobie na szyi, sweter ma z podstawówki, raz za mały, raz za duży, spodnie tam sobie znajdzie. Ty jesteś ubrany w taką kurteczkę, jakby trochę dresiarską. Tutaj koszulka trochę zmachacona, stare dżinsy, niemodne. To znaczy, jesteś hipsterem. Buty ma bąble, dżinsy odosobniowe kupione były stare, bo jak zajdziesz do sklepu, to ciężko jest znaleźć dżinsy, które wyglądają jak nowe, a nie są stare. Na ciuchy i dobre, a jak zajdę, to czasami coś znajdę. Ciągle coś przesłucham, że jestem hipster i na Facebooku zaraz jestem hipster.
hipster, ten hipster, tam hipster zazwyczaj w negatywnym sensie, a tak naprawdę wychodzę to hipster. Bliżej Witek. Właśnie dlatego, że to koleś 93, na przykład ma drugi pańsy z tyłu, a z przodu krótko. Snobizm się często wiąże z kimś, kto myśli, że jest ładnie ubrany. Trochę z ciucha, trochę za 500. Oni nabierają sobie tylko przeświadczeniem samym sobie, bo prawdziwy hipster to jest osoba, który mógł nie zrobić. Jedną z takich osób miałem kolegę, który mieszkał na wysokim stoczku. Groba od lat, bojówki od lat stare, koszule różne od lat. Mieli kilka nurkałem, bo wiedziałem, że będzie się z nim bardziej cieszył niż ja. I jeździł na koleżówce, czyli to jest typowa definicja hipstera. I on był original hipster i dla niego to było cudowne, bo on był taki, zanim to wszystko się rozmuchało w internecie. I teraz jak kiedyś z emo i gothów była polewka, w tej chwili hipster jest targetem. A kiedy hipster pytany o to, albo posądzony o to, by być hipsterem, gdyby się tego oczywiście nie przyznał? Jakub Macewicz, socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Hipster to jest po prostu ktoś, kto stawia sobie za cel to, żeby się odróżnić. Chce być po prostu nonkonformistą. Źródeł można szukać w kontrkulturze lat 60. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że kontrkultura lat 60. hipisi, oni chcieli walczyć ze społeczeństwem konsumpcyjnym, ze społeczeństwem masowym. Natomiast dzisiejszy współczesny hipster to jest taka współczesna kontrkultura, tylko że to jest kontrkultura wewnątrz systemu. Hipster nie przestaje konsumować, tylko on zupełnie konsumuje inne produkty niż większość ludzi. No i na tym polega też tragedia hipsterów, bo z jednej strony, żeby być hipsterem, musimy się czymś odróżniać, ale gdy tylko zaczynamy się czymś odróżniać, zawsze się pojawiają ludzie, którzy będą nas naśladować. Jeżeli tylko nas zaczynają naśladować, to nagle się okazuje, że już nie odróżniam się tak bardzo, jak tego chciałem. Ja na własną rzecz tak mówię, że hipster to jest postać tragiczna. Przestrzeń życiową hipstera jest miasto. Hipster bez publiczności, która widzi, że się trochę odróżnia, jest kukiem. Kawiarnia to jest miejsce, gdzie można w łatwy sposób znaleźć hipstera. Jesteś hipsterem? Tak, oczywiście. Pracuję teraz nad pewnym projektem. To jest wyznacznik bycia hipsterem? Tak, oczywiście. Trzeba pracować nad jakimś projektem. Co się robi? Zdecydowanie życzę. Praca w korporacji z pasem, bardzo ważne. Co jeszcze wyznacza, jakby bycie hipsterem? Trzeba być modnym, dobrze ubranym, słuchać muzyki zespołów, o których słyszało najlepiej około 3 osób na całym świecie, łącznie z rodzicami gitarzystów. Chodzi o mieszkanie tutaj. Oczywiście trzeba mieć jak najwięcej sprzętu złego Maca, jabłuszka, PC-ty są źle widziane w lokalach. Panuje pełen ostracyzm w stosunku do posiadaczy normalnych laptopów. I trzeba skrajnie mieć w dół. Moja teza jest taka, że nadchodzi epoka miłości, ale nie rozumianej sentymentalnej. Gdzie byś umieścił hipstera w swojej książce? To znaczy, on jest bohaterem którego okresu? No, na pewno późnego kapitalizmu, czyli tej kultury postmodernistycznej. Znaczy, tam była taka piękna pomyłka swoją drogą. Nie wiem, czy tam Państwo zwrócili uwagę. Jakaś dziewczyna na początku powiedziała, że hipster jest alternatywny i mainstreamowy. A to jest to właśnie o co chodzi. To w gruncie rzeczy wydaje mi się, że ona pięknie, niechcący, nieświadomie, pewnie freudowska pomyłka, zdefiniowała tego hipstera i faktycznie to, co się dzieje, nie? To znaczy mainstream jest alternatywą, to znaczy nie jesteś mainstreamem, jeżeli nie jesteś alternatywny. I to właśnie no, w logice tego systemu gospodarczego, jakim jest kapitalizm, jest ta permanentna rewolucja, przekraczanie wszelkich barier, wynajdywanie coraz to nowych produktów i tak dalej, więc hipster ewidentnie się tutaj pisuje, chociaż on no nie jest tak do końca chyba postmodernistą, chyba że to wiecie Państwo, może Freud pisał, że choroba psychiczna to jest w zasadzie przerysowana norma, to znaczy, że jeżeli spojrzymy na taki typowy wzorzec choroby psychicznej w danej epoce, to tak naprawdę widzimy siebie tylko w przerysowanej postaci. No i w ten sposób myślę, że my też jesteśmy jakby hipsterami, czy może hipster to jest taki postmodernista, tylko taki najbardziej już schorowany. Przepraszam, jeżeli kogoś tutaj... Myślę, że choroba nie jest passé, także spokojnie. Umiejscowiłeś hipstera jakby chronologicznie, historycznie. Jeśli chodzi o nową lewicę, bohaterem byłby zapewne hipis. Czyli ten, który jakby chce być kontrkulturą i zapomina w ogóle o gospodarce, o ekonomii. Tak jest, to tak. To na prywatny użytek, zresztą w książce też jest taki fragment tego dotyczący. Myślę sobie o tej przemianie między nową, późną lewicą, to znaczy
między może ludźmi, którzy w tych, jakby w tych okresach funkcjonują, jako przemiany między latem a paradą miłości. Nie? I zobaczcie Państwo, że to są dwie podobne rzeczy, dwa podobne zjawiska socjologicznie. Młodzi ludzie uczestniczą w tym lato miłości, czyli ten 67 rok w Stanach Zjednoczonych, który się później rozlewa w inne miejsca. I ta kultura faktycznie była wówczas wywrotowa. No naprawdę nie ma co mówić, że nie. Natomiast te same w zasadzie zachowania, gdyby sobie to socjologicznie opisywać, to jest prawie to samo podczas parady miłości, tylko że tam wszystko już jest w ramach gigantycznej akcji marketingowej, prawda? To znaczy to samo się dzieje, tylko że to już nie jest alternatywne w żaden sposób wobec istniejącego systemu. W związku z tym, jeżeli chcemy faktycznie być, no, jeżeli mówimy, że sprzeciwiamy się istniejącemu systemowi, no musimy zrobić coś innego, wynaleźć inną kulturę, bo tamta już zaczyna zjadać własny ogon. Zjadła już własny ogon. I żeby jeszcze inaczej zobrazować, może pierwsza próbka twojego tekstu z twojej książki naukowej. Proszę cię, żebyś przeczytał. Gdzież to jest? Aha. Szczególny. Dobra. W szczególnym okresie historycznym, jakim było pogrążone w keynesowskim i obyczajowo quasi-wiktoriańskim letargu społeczeństwo powojennej Europy i Ameryki, erotyzm z pewnością posiadał wywrotowy potencjał. Aha, to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy. Na okładce Rolling Stone'a z 23 listopada 1968 roku nadzy John Lennon i Yoko Ono pozują do zdjęcia w swoim londyńskim mieszkaniu. Obok widnieje parafraza słynnego fragmentu Księgi Rodzaju, a oboje byli nadzy, mężczyzna i jego żona, i nie odczuwali wstydu. Łatwo wyobrazić sobie, w jaki sposób odbierano taki przekaz we przewodnika. Ja swoją drogą rozmawiałem dokładnie o tym z moim tatą któregoś razu. I był program dokumentalny tego właśnie dotyczący, i jak mój tato zobaczył te właśnie zdjęcia z tamtego okresu i to wszystko było sfilmowane i tak dalej, złapał się za głowę. To znaczy on złapał się za głowę z takimi słowami, jak myśmy mogli w to wierzyć wówczas. Ale wierzyli, no i faktycznie, okej, okay, czytam dalej. Skostniała, aseksualna, żywiąca się chrześcijańskim, w cudzysłowie, poczuciem winy, moralność pokolenia rodziców, zostaje nareszcie przekroczona, a wraz z nią kruszy się fundament biowładzy nowoczesnego systemu. Tyle, że wszystkie te zmobilizowane przez kontrkulturę, wywrotowe ośrodki seksualnej energii niemal natychmiast zostały rozbrojone i skonsumowane przez system, stając się jeszcze jedną składową tego, o czym pisze, jak na ironię, w przeddzień zawieruchy lat 60. Herbert Marcuse, tworząc pojęcie represywnej desublimacji. Przemysł reklamowy wykorzystuje wizerunki nagiego ciała do reklamy praktycznie wszystkiego, środków czystości, przez blacho, dachówkę, po bankowe kredyty. Sami Lennon i Yoko w pozie z okładki Rolling Stone stali się 30 lat później bohaterami reklamy wódki Absolut. Te obserwacje zawdzięczam Jakubowi Macewiczowi. Umieściliśmy hipstera na pewnym etapie historycznym. Tymi hipisami byłby tutaj Lennon i Yoko Ono, a kto byłby bohaterem tego pierwszego etapu, starej lewicy? No to temu byłby robotnik, po prostu. Robotnik, i to też no jest w książce, no odwołuję się do tego, co jest w książce. Mam nadzieję, że ktoś zechce to przeczytać mimo wszystko, nawet jak już opowiem całość. W każdym razie na okładce pierwszego wydania Manifestu Komunistycznego po polsku, no oczywiście marksowskiego, jest taka postać, znaczy zarys sylwetki pochylonego nad książką robotnika. Za oknem widać takie dymiące kominy, jakieś wieżowce i tak dalej. No i to były te realia tej starej lewicy i tego pierwszego kapitalizmu, gdzie słowo drukowane miało jeszcze jakiś wpływ, gdzie słowo drukowane mogło być alternatywą wobec tego, co się dzieje, i gdzie przede wszystkim ten robotnik potrafił się jeszcze na czymkolwiek skupić. A dzisiaj robotnik, no, drodzy Państwo, on jest przypuszczalnie bardziej intelektualnie, kulturowo przeprany niż my. Ja jestem o tym święcie przekonany i na przykład różne tam swoim znajomym z krytyki politycznej czasami no jakby próbuję to wytłumaczyć, że ta Henryka Bochniarz i tak dalej, to jest kanał, to znaczy dzisiejsi pracownicy, nie ma co wśród tak zwanego prostego ludu dzisiaj szukać jakiegoś koła zamachowego przemiany społecznej. Ci tak zwani prości ludzie
są po prostu zanurzeni w tej kulturze po uszy. Oni są uzależnieni od tej kultury o wiele bardziej niż podejrzewam klasa średnia. Seriale, reklamy. Seriale, reklamy i tak dalej. I na tym polega ta zmiana kulturowa, która by mogła zmienić gospodarkę. Tak? To my w zasadzie wszyscy jesteśmy uzależnieni od kultury w tej postmodernistycznej postaci. Zapytajcie się Państwo sami siebie, dlaczego tak lubimy seriale. Ja też je lubię. Dlaczego lubimy seriale? Dlaczego lubimy tak zwany styl przeźroczysty w literaturze? On dzisiaj absolutnie króluje. Styl przeźroczysty, który tam jakby no, nie stawia nam oporu podczas czytania, tak? Nie zmusza nas do jakiegoś wybicia się z normalnego takiego językowego rytmu, tylko nam daje to, co chcemy zjeść. Ja sobie nawet zapisałem, nie wiem, to w książce tego nie ma, ale książka, czytałem to z wielką przyjemnością oczywiście, książka Dena Browna, Zaginiony symbol. Tam są 623 strony i 133 rozdziały. I to jest ten pewien ideał, który dzisiejsza kultura stara się realizować, nie tylko literatura. To znaczy musimy podzielić ten tekst, jeżeli on jest dłuższy, na takie jednostki, które się będą nadawały do natychmiastowej konsumpcji. Rozdział musi się tak zamknąć, żebyśmy wiedzieli, że on się zamknął i zmuszał jeszcze do czytania kolejnego rozdziału. To taką samą strukturę mają seriale. Proszę zwrócić na to uwagę. Serial się kończy, wiemy, że się kończy, zachęca do oglądania kolejnego odcinka. I co więcej jeszcze, przejście między kolejnymi odcinkami to jest pozorna nowość. To znaczy, niby jest coś nowego, ale w sumie to samo. Proszę. Mogę cię zapytać, a jakie seriale masz na myśli? To no jakoś... Ale mi chodzi te... Słucham? Chodzi ci na przykład o Zmienników, Alternatywy 4? O te seriale, które święcą dzisiaj triumfy. To znaczy seriale typu... Przykro mi, no Dr. House mi przychodzi do głowy, jakieś CSI, tak, różnej maści. Ja nie jestem ekspertem, nie? Czy mnie to właśnie dziwi, że są ludzie, którzy oglądają takie seriale, mnie to odrzuca, no po prostu. Tak, tak się, tylko ja dlaczego, skąd się to bierze, nie? Wiele razy Zmienników, Alternatywy 4 i według Aha. mnie no to jest mistrzostwo, jeśli chodzi o serial. Na przykład czy 40-latek też jest bardzo świetnym serialem. I teraz, a jak włączę telewizor, no to po prostu nie odrzuca to, co widzę teraz przez te 20 lat. Tak, ale tak jako zjawisko pewne socjologiczne, nie, nadające się do pewnych uogólnień, to wydaje mi się, że te seriale, o których, przykro mi, pewnie znacie Państwo więcej tytułów niż Jano House i CSI, one nie przez przypadek się cieszą taką popularnością. I to pytanie jest takie, dlaczego? I na przykład marksista by odpowiedział na to, no dlatego, że mamy do czynienia ze zjawiskiem powszechnego utowarowienia. Utowarowienie to jest bardzo ładne pojęcie marksistowskie, polega na tym, że cała rzeczywistość zostaje podzielona na takie jednostki natychmiastowej konsumpcji. I to nawet dotyczy nas samych w tych opisach. To znaczy, my przecież jesteśmy na kursach osobowych jakiegoś tam pisania CV, prowadzenia rozmów o pracę, jesteśmy uczeni tego, żeby w ciągu 5 minut przedstawić samych siebie, żeby w takiej postaci dostarczyć siebie innej osobie, żeby ta druga osoba mogła to natychmiast zeżreć i żeby była syta. I to jest utowarowienie. My z siebie nawet potrafimy uczynić towar. Akapity w książkach mają strukturę towaru. Zamykają się tak, że już wiemy, że zjedliśmy ten akapit, nie? Tak samo książki modernistyczne jeszcze znowu, z początku XX wieku, one się nigdy nie kończyły. Człowiek czyta, nagle dochodzi do końca i o, kurczę, już się skończyło. No i w zasadzie nic się nie wydarzyło, no to jak to? To dzisiejszy człowiek ma taki naprawdę niedosyt w tym momencie. Dzisiaj książka, wiemy, kiedy ją zjedliśmy po prostu, prawda? Takie mam wrażenie, że to jest ten ideał właśnie dzisiejszej kultury. Nie wiem, czy to nie dygresja za dużo. Może ja muszę wyprostować, że jestem, uwielbiam seriale. Od roku oglądam głównie seriale, po kilkanaście odcinków dziennie. Ja tylko się nerwuję. I mam prostą odpowiedź, dlaczego ludzie to robią. Bo to jest przyjemne. Po pierwsze. Po drugie, człowiek zawsze lubił słuchać historii. Jak nie było telewizorów i nie było radia, ludzie siadali przy ogniu i sobie opowiadali różnego rodzaju historie. Te historie powinny być krótkie, tak żeby do spalenia drewna historię opowiedzieć. One miały się skończyć. I dla mnie seriale są substytutem siadania przy ognisku i słuchania historii, ponieważ człowiek najlepiej czuje się wtedy, kiedy słucha czyjejś historii, bo nasze własne historie są zbyt nudne. Nasze życie jest zbyt szare i
i beznadziejne. Dlatego uwielbiam doktora House'a, bo doktor House jest tym wszystkim, czym my chcielibyśmy być. Czyli chcielibyśmy być mistrzami ciętej riposty i w ciągu 15 sekund umieć przysrać komuś w taki sposób, jak robi to doktor House, ale niestety nasza zwykła inteligencja codzienna polega na tym, że my dopiero na drugi dzień sobie wymyślamy tę historię jeszcze raz. To jest, to jest słynna choroba klatki schodowej. Wychodzimy ze spotkania. Na drugi dzień odtwarzamy tę historię, a doktor, zaczekaj teraz ten pierwszy odcinek ósmego sezonu. Przecież to jest genialne. Przecież to jest genialne. No, nie rozumiem, dlaczego to się może komuś nie podobać. Błędne koło, bo jak się ogląda 15 odcinków dziennie, to to rzeczywiście się staje nudne. Ale to jakby wspaniała historia i tak dalej, natomiast no oczywiście no, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego na Boga właśnie teraz takie rzeczy nam się podobają, gdzie 100 lat temu ludzie jakoś częściej tym drewnem palili, a im się takie historie akurat nie podobały? Zaraz pewnie nie było technicznie, może być tak. Słuchajmy sobie o czarownicach, o księżniczkach, o rycerzach i co? Źle było? Było dobrze, tylko te historie były zupełnie inne. Poza tym ludzie czytali też książki. No Mir. No, szanowni Państwo. Szanowni Państwo, ponieważ ja teraz korzystam z okazji, ponieważ rozpoczęła się dyskusja, której tutaj mam nadzieję nie będziemy kontynuować. Natomiast swojemu bliskiemu znajomemu, że ogłoszę i tak jest, znaczy powiem szczerą prawdę, że wszelkie dyskusje festiwalowe proszę toczyć najlepiej w pobliskiej kawiarni La Balbal, znakomite miejsce. I jest to półoficjalna kawiarnia festiwalowa, także jeżeli Państwo macie potrzeby tego rodzaju rozmowy, to znaczy ja z Mirkiem pewnie rozmowę taką będę kontynuował właśnie tam, do czego również zachęcam, a jeszcze uprawiając zupełnie prywatę już kompletną. Bartek, mogliśmy się bawić z reklamy. Wiem, ale to znaczy, gdyby ktoś padł na szalony pomysł kupna tej książki, to ona dzisiaj jest w cenie promocyjnej i kosztuje tyle, ile kosztuje. Za chwilę będzie kosztować więcej i będzie w La Balbalu. Ale będzie już wtedy niestety troszeczkę... I to jest, proszę Państwa, to myślenie, że łączymy ekonomię i kulturę. Ale oczywiście, że tak. Ja wrócę jakby do naszych bohaterów. Mamy hipstera, mamy hipisa, wcześniej mieliśmy robotnika. Kto byłby bohaterem nowych czasów, ostatnich czasów, tutejszych czasów? Tych czasów, których jeszcze nie ma. Tak, czyli to jakby wróćmy do postulatów, do tego, jak tam... No ten niewidzialny człowiek. Jeszcze inna historia mi przyszła do głowy, jak już mówiłem o tym telewizyjnym studio. Kiedyś wokalista zespołu Pearl Jam, Eddie Vedder, pewnie znany części z Państwa, opowiadał taką naprawdę też piękną historię, jak to któregoś razu z zespołem pojechali sobie w okolice Seattle, stan Waszyngton, piękne okolice, tam przystanek Alaska, doskonały serial kręcono. I mówi, że rozpalili sobie tam ognisko, zaczęli grać na gitarach i tak jak to wspomina, mówi, to był najdoskonalszy koncert, jaki kiedykolwiek udało im się zagrać. I byli przekonani przez chwilę, że grają, że mają włączony magnetofon i byli zachwyceni, że to się nagrało później. Natomiast no, po powrocie do domu okazało się, że magnetofon się dosyć szybko zepsuł tam po kilku minutach nagrania, że nie byli w stanie tego odtworzyć. No i taki wniosek był troszeczkę amerykański, że cóż, pewnie tego dnia ta muzyka była przeznaczona dla Boga. To znaczy tutaj nie trzeba wierzyć w Boga, żeby po prostu w ten sposób działać i ta postać, no, taki człowiek niewidzialny byłby dla mnie takim bohaterem czasów nadchodzących, które mogą nadejść, to znaczy człowiek, który podejmuje różnego rodzaju aktywności, czasami fantastyczne aktywności, bez tej nadziei, że go za 15 minut pokaże TVN24. No. Po prostu robić różne rzeczy, robić ciekawe rzeczy, tak? Ale naprawdę bez tej parszywej widzialności, która nas gubi, tego pragnienia widzialności, które jest fajne, nie? Bo to ewangeliczne, jeżeli mamy coś fajnego, to tego nie kładziemy pod kołdrą, że jeżeli się świeczka jakaś w naszym życiu pali, jakiś płomyk, ale dzisiaj nas to gubi. Właśnie to czasem, no, czy może w ogóle całkowicie szczere pragnienie bycia widzianym, jeżeli robimy coś fajnego, ale naprawdę chyba nie ma innej drogi na zewnątrz tego systemu, bo jeżeli
jeżeli no, będziemy chcieli być, istnieć, to doprowadzi tylko do tego, że będzie więcej reklam z naszym udziałem za jakiś czas, jeżeli jesteśmy fajni. I proszę Państwa, cechą jakby konstytuującą takiego człowieka niewidzialnego, o którym mówi Bartek, jest coś, o czym nigdy w pewnym sensie byśmy nie pomyśleli, mówiąc o jakiejkolwiek książce naukowej, mówiąc o polityce i tak dalej. A jest to miłość, proszę Państwa. I za chwilę, Bartek, poproszę Cię, żebyś to rozwinął. Ja na początek tylko posłuchamy jeszcze jednej wypowiedzi. Edwina Bendyka. Nie wiem, czy Państwo byli ostatnio na wystawie Podróż na Wschód organizowaną przez Galerię Arsenał. To była wielka wystawa z artystami z Partnerstwa Wschodniego. I jakby tekstem, konstytucją właściwie tej całej wystawy było to, co mówi Edwin Bendyk. Miłość, ale jak rozumiana miłość posuwania? Moja teza jest taka, że nadchodzi epoka miłości, ale nie rozumianej sentymentalnie, nie w takim kiczowatym wydaniu, jak to kiedyś premier Tusk zaproponował, prawda, politykę miłości i tak dalej, tylko raczej próbuję, wychodząc z jakiejś analitycznej refleksji nad tym, chociażby jak ekonomia się zmienia, może najlepiej przykładami to, co się dzieje w środowiskach związanych z internetem, z oprogramowaniem, gdzie odkrywamy nagle, że wbrew takiej doktrynie neoliberalnej, która mówi, że ludzie napędzani są egoizmem i że wszystko musi być dla zysku, potrafią współpracować z sobą, robić wspaniałe rzeczy, no, chociażby oprogramowanie takie jak system operacyjny Linux, czy Wikipedia, którą wszyscy dzisiaj korzystamy, a 10 lat temu wydawało się, że jest to niemożliwe. Po angielsku o takich dziełach mówi się, że to są labor of love, dzieła miłości. Powstają nowe formy życia społecznego. Pokazują nam, że można funkcjonować, no właśnie, bez przymusu, po prostu, że ludzie są zdolni, nawet nie widząc się często, no bo przecież ci, którzy tworzą Wikipedię, czy ci, którzy tworzą oprogramowanie, działają przez tylko i wyłącznie korzystanie z internetu. Jest jakiś przełom. Ludzie są zdolni do współdziałania, współdzielenia się i że to być może to raczej jest naturą człowieka, a wychodząc stąd jest teza, że jeżeli to jest możliwe w tej twardej sferze życia, jaką jest gospodarka, tworzenie dóbr, i na tej podstawie tworzenie więzi, no to być może tak, że jesteśmy w stanie stąd przejść do w ogóle jakby zniwelowania, eliminowania przemocy z życia społecznego i do relacji politycznych właśnie na altruizmie, na kooperacji, a nie na koniecznie na takiej racji stanu rozumianej właśnie jako egoizm narodowy chociażby, prawda, czy społeczny, który ciągle jeszcze oczywiście dominuje w polityce, ale widzimy jego po prostu już no, niewystarczalność, że po prostu trzymanie się tej starej doktryny, właśnie do koncepcji racji stanu opartej na egoizm narodowy, po prostu doprowadzi pewnie do zagłady. Więc to już nawet nie jest kwestia wyboru, tylko konieczności. Miłość, proszę Państwa. I tutaj Edwin Bendyk, nie sądzę, żeby zdążył przeczytać książkę Bartosza Kuźniarza. Bartosz Kuźniarz nie był na spotkaniu, kiedy Edwin Bendyk wygłaszał tę tezę, a zdaje się, że to jest bardzo pokrewne. Może przeczytaj fragment jeszcze. No, pokrewne, znaczy to nawet było pokrewne z tym, co przed chwilą o tym Edwin Wederze jakoś mówiłem. To znaczy, o ile zrozumiałem Edwina Bendyka, znaczy ten labor of love to jest właśnie jakaś taka aktywność bez nadziei na profity z tego płynące. I jeden pięknie śpiewa, gra na gitarze, a drugi pisze piękne programy. No i tyle. I to są różne, no wiadomo, że nie chodzi o to, żebyśmy robili dokładnie to samo. A co my mówimy? No tak, znaczy, bo ja też piszę faktycznie o miłości politycznej tak zwanej w tej książce, natomiast troszeczkę w innym jednak kontekście. Tak więc siłą, która pozwala nam wyrwać się z zaklętego koła kapitalistycznej akumulacji jest miłość. Nie chodzi o to, aby nie kupować. Posiadane przedmioty trzeba jednak dotykać tak długo, aż w ich lśniącym mechanizmie zacznie bić ludzkie serce. Miłość pozwala odczarować, jak należałoby powiedzieć w marksistowskim idiomie, fetyszystyczny charakter towaru. Zgodnie z sugestią Eagletona, dla którego miłość stanowi moc pozwalającą połączyć uznawane często za sprzeczne rejestry moralności i polityki. Z jednym zastrzeżeniem, brytyjski krytyk wyraźnie kładzie nacisk na społeczny wymiar swojego rozumienia miłości. Nie chodzi więc o nasz wyjątkowy i emocjonalny stosunek do przedmiotów czy stan ducha, w którym każdy spotkany na ulicy kotek staje się natychmiast tematem wyciskającego łzy z oczu wiersza. Miłość na poziomie osobistym jest dla wszystkich doskonale zrozumiała. Eagletonowi chodzi natomiast o jej podniesienie do rangi problemu politycznego na poziom struktury społecznej. I tu cytat: nowoczesna myśl etyczna wyrządziła nieopisane szkody, fałszywie zakładając, że miłość jest sprawą przede wszystkim osobistą, a nie polityczną.
Jedną z konsekwencji tego błędu stanowi fakt, że trudniejsze stało się osiągnięcie miłości nawet na poziomie interpersonalnym. No właśnie, i w jakim stopniu miłość może być, nazwijmy to, narzędziem przemiany społecznej? Czy to po prostu nie jest życzenie, myślenie życzeniowe, że fajnie by było, żebyśmy się kierowali w życiu miłością, etyką, zresztą na etyce też dużo mówisz. No tak, ale to nie chodzi o taką miłość faktycznie, że no, rzucajmy się na te biedne kotki i je ratujmy, tak? Albo piszmy o nie wiersze, to zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o pewne filozoficzne fundamenty naszego życia. Ja jestem święcie przekonany, że wszyscy jesteśmy filozofami, wszyscy jesteśmy teoretykami i że co więcej, ja jestem naprawdę bardzo mocno, głęboko przekonany, że idea jest największą namiętnością każdego człowieka. I tutaj prościutki przykład Państwu spróbuję dać. Jeżeli mam do wyboru 3 butelki wina, nie wiem, jakieś tam DAO z Portugalii, Primitivo włoskie, wszystko jedno, to 3 butelki wina, które są bardzo porównywalne smakiem, wszystkie doskonałe, tak? Wszystkie doskonałe. Nie mogę się zdecydować, ta sama cena. Co mnie w końcu jest w stanie nakłonić do tego, żebym wybrał jedną butelkę? No jeżeli na przykład usłyszę, że przy produkcji tego wina są respektowane wszystkie, jednego z tych win są respektowane wszystkie prawa pracownicze, że stoi za tym pewna idea, pod którą ja się podpisuję. I ta, jakby, zobaczcie Państwo, jaka to jest zależność filozoficzna, teoretyczna. Estetyka kapituluje przed etyką. Estetyka kapituluje przed ideą. Idea, jeżeli ktoś nam da ideę, w którą uwierzymy, to my za nią naprawdę pójdziemy. I wydaje mi się, że idea jest czymś wręcz najżywszym w życiu każdego z nas. I że zmiana filozoficznych fundamentów naszego życia nie jest tylko właśnie takim bajdurzeniem, takim bujaniem w obłokach i tak dalej, tylko wydaje mi się, że zmiana sposobu myślenia jest najbardziej realną i najbardziej potrzebną zmianą, przed jaką obecnie stoimy. Bo jeżeli myślimy w określony sposób, jeżeli nabędziemy pewną wrażliwość, to wpływa na wszystkie nasze życiowe wybory. Czy to chodzi o, nie wiem, dobór partnera, czy chodzi o zakupy w sklepie, czy chodzi o to, jak się zachowujemy w pracy. Jeżeli myślimy w określony sposób, my na każdym poziomie zmieniamy nasze życie, a przy okazji zmieniamy świat, no, mówiąc już tak z grubej rury. Więc ta miłość polityczna jako pewien ideał filozoficzny, już naprawdę nie będę chyba wyjaśniał dokładnie, na czym to polega. Proszę sięgnąć do książki, jeżeli ktoś ma potrzebę. Natomiast to jest zmiana właśnie tego sposobu myślenia, zmiana pewnych fundamentów naszej osobowości, naszego stosunku do świata. I to jest, w moim odczuciu, jest to najbardziej realna zmiana, chociaż pewnie dlatego robię to, co robię w życiu, tak? Że to w takie rzeczy wierzę, głupie. I tutaj już jesteśmy bardzo blisko tego, o czym mówi tytuł. Goodbye, Mr. Postmodernism. Goodbye, Mr. Postmodernism. Postmodernizm, czyli co? Czyli pożegnanie z czym? No, pożegnanie z tą właśnie kulturą, która w gruncie rzeczy służy do legitymizacji istniejącego systemu, legitymizacji uprawomocnienia. Ta kultura pozornie wyzwalająca, pozornie tutaj, Mirku, twoja wypowiedź, pozwalająca nam drapać się dokładnie tam, gdzie nas swędzi i nam to sprawia przyjemność i róbmy to, to jest właśnie kultura postmodernistyczna. I wydaje mi się, że tego rodzaju kultura jest po prostu... jak się drapiemy, jest nam przyjemnie, ale to nas w gruncie rzeczy nie woli, bo chcemy się dalej drapać. I to jest ta kultura postmodernistyczna i wyjście poza tę kulturę oznaczałoby, że zaczęlibyśmy robić to, co naprawdę chcemy, mimo że być może przez pewien okres w naszym życiu to nie będzie przyjemne. Ale to każdy postulat etyczny zakłada taki moment w życiu, kiedy jeszcze nie sprawia nam przyjemność to, co chcemy robić. Chcemy to robić, wiemy, że to jest dobre, ale jest jeszcze ta zakładka naszego starego życia, która powoduje, że nie potrafimy jeszcze tego robić jakby z pełnym przekonaniem. Znaczy, po prostu nie jest to przyjemne. Mają Państwo pytanie? To, o czym mówisz, mimo wszystko zakłada przeformułowanie na pewnym fundamencie, które możemy nazwać umową społeczną. Czyli, że musimy się znowuż na nowo umówić, które rzeczy są ważne, jak nawzajem postępujemy wobec siebie i jakimi wartościami się kierujemy. Czyli jako umowa społeczna ma jedną podstawową wadę, o której pisze Mark Lowlands w książce Filozof i Wilk.
Mianowicie sama koncepcja umowy społecznej zasadza się na tym, że zgadzamy się poświęcić pewne rzeczy na rzecz innych rzeczy, które są ważniejsze dla wspólnoty. Musimy w tym celu poświęcić pewną część energii naszego życia, nasz czas, nasz wysiłek. I okej, tylko że problem polega na tym, że tak naprawdę do podtrzymania umowy społecznej, to się dzieje dzisiaj na świecie bardzo powszechnie, do podtrzymania umowy społecznej nie trzeba tak naprawdę poświęcać swoich sił, swojego czasu. Wystarczy, żeby inni wierzyli, że to robimy. Czyli wystarczy być o czym pisze Roland, jesteśmy złośliwą małpą, która wymyśla umowę, ponieważ może tą umowę może podtrzymać w warunkach powszechnego oszustwa. Jeżeli umówimy się, że kupujemy tylko wino, które jest produkowane przez jakąś firmę, która postępuje etycznie, tak, szczęśliwych robotników i będzie to społecznie oczekiwane, żeby kupował takie wino, to wystarczy, że ja wobec ciebie będę udawał, że ja kupuję takie wino, żebyś uznał mnie za członka tej nowej społeczności. Ponieważ umiem oszukiwać i to jest w naszej małpiej naturze wrodzone, jesteśmy skażeni na tak fundamentalnym poziomie, że jako małpy nigdy nie stworzymy systemu, o którym mówisz, ponieważ zawsze inni będą mogli udawać, że robią to, czego inni od nich oszukują. Człowiek jest zepsuty, to co pisze, dzisiaj zresztą o tym się mówiłem, pisze o tym Edward Wilson w różnorodności życia. Z punktu widzenia ewolucji jesteśmy wielką pomyłką i nic z tym nie możemy zrobić. Dlatego też bardzo przyjemnie mi się słucha tego, co mówisz, ale to jest kolejna bajka. Kolejna bajka o umowie, która jest nie do powstrzymania. Znaczy, no dobrze, ale znaczy nie chcę wchodzić w temat umowy społecznej, ale no przecież ta umowa jest fikcją literacką, znaczy jest fikcją filozoficzną, samo pojęcie umowy społecznej, nie, ale na czym umowa polega? Na rozpowszechnieniu pewnych wzorców zachowania, przecież to się nie odbywa na tej zasadzie, że wszyscy napiszemy sobie zobowiązanie, że będziemy się jakoś tam zachowywać, tylko stworzenie pewnego klimatu życia społecznego poprzez działania kulturalne, poprzez zachowywanie się w określony sposób, pewnego klimatu, który spowoduje, że w pewnym momencie dla ciebie samego będzie przyjemne nie obejrzeć tego serialu. To nie pacyfikuje tego, co powiedziałem, bo ja mogę udawać, że nie oglądam seriali i możesz powiedzieć, o, Miras się wyzwolił, nie ogląda 16 odcinków serialu dziennie, a ja że w tym czasie na przykład wykonuję działania na rzecz miejscowego schroniska dla zwierząt. Tak? Ja będę cię oszukiwał i będziesz uważał, że przebudziłem się do nowej miłości, a ja będę dalej oglądał Tora Hausa. Zostałem sfalsyfikowany. Nie, no nie będę tego komentował na zbyt. Proszę bardzo. Co chcieliby Państwo zapytać? Jeszcze mamy trochę czasu. W takim razie, może za chwilę jeszcze się pojawią pytania. Chciałem Cię zapytać, na ile jakby Ty to, o czym mówisz, na ile jesteś socjologiem i filozofem. Socjolog i filozof jest zarówno, to ja też jestem po socjologii, nam często to powtarzano, że jest zarówno jakby na zewnątrz tego, co opisuje, czyli społeczeństwo i tam filozofia i tak dalej, i zarówno wewnątrz, no bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy społeczeństwem. Więc na ile ty jakby utożsamiasz się z tym, co piszesz? Na ile to jesteś jakby wyłącznie naukowcem, a na ile właśnie sympatyzujesz z tym, co jest zawarte w tej książce? Nie, ja się całkowicie utożsamiam. Zresztą pierwsze pytanie, mam wrażenie, czy tam drugie, tego dotyczyło. Podpisuję się pod każdym słowem. Natomiast być może pozostaje tutaj do wyjaśnienia coś, co... No to, tylko, że to dla osób, które ewentualnie chcą czytać tę książkę. Mianowicie w dzisiejszej humanistyce, i zwłaszcza jeżeli się jest człowiekiem no, instytucjonalnie zahaczonym na uniwersytecie, no bardzo często jest wymuszana na nas, wręcz powiedziałbym, pewna strategia pisarska polegająca na tym, że mówimy to, co chcemy powiedzieć, tylko właśnie korzystając często z pożyczonego głosu. I to wynika z prostej przyczyny, drodzy Państwo. Nie wiem, czy czytacie jakieś książki humanistyczne, czy nie, ale wynika to z tego prostego powodu, że trzeba się wylegitymować rzetelną wiedzą naukową, tak zwaną rzetelną wiedzą naukową, a przy okazji ocalić własną duszę, no nie? Ja się
pod wszystkim tutaj podpisuję, mimo że czasami te myśli oczywiście wypowiada Perry Anderson, Sławoj Žižek, Fredrik Jamieson czy Terry Eagleton. Natomiast no, subiektywnie mam wrażenie, że to jest bardzo osobiste, że ja wręcz mam wrażenie, że często wmawiam im pewne rzeczy, znaczy to wmawiam im dziecko, którego być może nie mieli. Mam nadzieję, że skutecznie. No ale tak, tak to wygląda i na, no już na przykład ten znany Sławoj Žižek, on też pisze lakanem, to dla ludzi, którzy tam czytają takie rzeczy, no on pisze też pożyczonym głosem, nawet wielki Sławoj Žižek, najbardziej znany dzisiaj filozof na świecie. Tak to po prostu jest. Nie czytałem jeszcze książki, więc niestety nie znając jej treści muszę zadać to pytanie. Żegnasz tutaj postmodernizm. W zasadzie chciałem zapytać, w jaki sposób go żegnasz, bo dla mnie postmodernizm był zawsze takim długim, kilkudziesięcioletnim pożegnaniem z modernizmem. Teraz jeśli żegnasz postmodernizm, to w zasadzie, no znając ciebie, to wiem, że na pewno nie jest to rehabilitacja modernizmu. Natomiast jak znajdujesz w takim razie to pożegnanie w kontekście właśnie krytyki modernizmu, którą jestem już kilkadziesiąt lat? Znaczy, myślę, że to wynika z tego wszystkiego, co powiedziałem. Znaczy, no, jeżeli definiujemy postmodernizm, trzeba go tak definiować jako właśnie te nieskończenie żywiołową kulturę, która jest nadbudową kapitalizmu, no to żegnamy postmodernizm, co oczywiście jest postulatem tylko. No wiadomo, że jest tylko postulat, bo tego jeszcze nie ma. Wszyscy jesteśmy postmodernistami w moim odczuciu póki co. Żegnamy ten postmodernizm, opowiadając się po prostu za inną wizją stanu świadomości, za inną kulturą. No i taką wyciszoną, miłosną, miłosno-polityczną i tak dalej. Zresztą ja kiedyś, wiele lat temu, jak jeszcze nie wiedziałem, czym jest krytyka polityczna ani Sławomir Sierakowski, przeczytałem tekst w Gazecie Wyborczej z taką główną tezą, że to był tekst, w końcu tam gdzieś doszedłem kiedyś przez przypadek do tego, że to był tekst Sierakowskiego, że Gombrowicz dzisiaj nie byłby ironistą. To znaczy, że faktycznie bycie Gombrowiczem w jego czasach było... Bycie Gombrowiczem w jego czasach było wyzwalające. Faktycznie coś wnosiło, tak? Ta skostniała kultura. Trzeba było faktycznie wsadzić kij w mrowisko. No i wtedy byliśmy alternatywni. Dzisiaj Gombrowicz tym swoim gestem właśnie sprzeciwu byłby przypuszczalnie takim Czesławem Miłoszem bardziej. No w tę stronę, Wilku. To nie jest rehabilitacja modernizmu, tylko wyjście... No modernizm też był szalony. Tak. Pojęcie całości jest dla mnie bardzo ważne, chociaż to jest taka całość paradoksalna, rozbita, ale całość. Gdy więc późna lewica wspomina dziś o wyjściu z postmodernizmu, w projekcie nowej całości, o tym pisze już wspomniany, w szansach wspólnego działania. Naprawdę przeczytał. Ja chciałem zadać pytanie, które być może będzie klamrą, które już zbliżamy się do 19. Jak w postmodernizmie, który żegnasz, ale też w koncepcji, którą opisujesz, jakbyś umiejscowił po pierwsze literaturę, no i tak na dodatek festiwal literacki, tak? Bo jakby, znaczy, no, można sobie wyobrazić, czy może wiesz, na pierwszą część sam odpowiem, tak? Pytanie, że... takie pytanie najbardziej lubię. Skoro postmodernizm tak opisany spełniałby, znaczy jakby ustawiałby literaturę, festiwal literacki jako produkt, tak? To jak jest miejsce tych dwojga, tak? Mówię, koncepcję, którą opisujesz, postulujesz, tak? No to jest tak jak... Nie, ja nie odpowiem. Ja jedną kwestię wygłoszę i to nie we własnym imieniu, bo zacytuję klasyka.
Nie wiem, czy akurat... czy zacytuję dosłownie, ale sens jest taki. Szara jest wszelka teoria, wiecznie zielone drzewo życia. I to nie ma znaczenia, ile byśmy gadali, o czym byśmy gadali i kogo byśmy nie przegadali, to i tak wszystko się potoczy niezależnym od nas torem. Dziękuję. No tak. Odpowiedź na koniec. To znaczy, nie wiem, czy na pytanie Damiana, czy jakby na tę poetycką tutaj impresję. Jeżeli chodzi o twoje pytanie, Damian, no, to znaczy, no, nie jesteśmy ludźmi, którzy specjalnie byli dobrzy w przekazywaniu jakichkolwiek myśli milcząc. Po prostu, to znaczy, no, ten facet, o którym mówiłem, no już ta historyjka z tym telewizyjnym studiu, no, być może ktoś by go zauważył, ten jego manifest milczenia, ale bardziej prawdopodobne, gdyby to było w radiu, to już w ogóle, tak, raczej by się zgubił. Także my musimy mówić, my musimy przekonywać się do pewnych rzeczy, no i no, wydaje mi się, że na tym polega między innymi ta zmiana, którą, znaczy praktyczny jakby wehikuł tej zmiany, o którą by chodziło. A druga rzecz, mnie się wydaje, że teoria jest dzisiaj najżywszym myśleniem. Naprawdę, szczerze, znowu bardzo, bardzo, jest to dla mnie osobiste wyznanie, natomiast naprawdę teoria mi się wydaje najżywszą myślą dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że my dostęp do informacji mamy praktycznie już w każdym miejscu i o każdym czasie. I to są takie futurystyczne teorie, że za 100 lat wszyscy będą nosić jakieś takie soczewki kontaktowe, które jeżeli pomyślimy o pewnej rzeczy, a nie możemy sobie przypomnieć, no to będziemy podłączeni do sieci, wyświetli nam te informacje natychmiast w takiej odległości, że ją sobie przywołamy. Natomiast to, czego nie będzie, to nie będzie tego procesora łączącego fakty. Fakty będą dostępne w każdej chwili, natomiast ten procesor łączący fakty to jest właśnie teoria. Mnie się wydaje, że teoria ma przyszłość większą niż kiedykolwiek. A że życie jest wspaniałe i tak dalej, to ja się oczywiście zgadzam, że poeci to są ludzie, którzy najważniejsze rzeczy mówią, ale to nie dyskwalifikuje moim zdaniem myślenia teoretycznego zupełnie. Szanowni Państwo, jak się okazuje, Goodbye Mr. Postmodernizm to książka bez wątpienia przede wszystkim naukowa, ale też osobista i literacka. Bartosz Kuźnierz, wielkie brawa. Dziękuję, naprawdę jest mi szalenie miło, że tyle osób przyszło.